Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo ciepło, serdecznie, chociaż ciepło i serdecznie to tak średnio w tej grze, nie? Dobra, kochani, mniejsza o to, mam trochę inną, inne ustawienia kamery. Drabina. Dłuższy kawałek tej drabiny został złamany przez coś silnego na tyle, aby rozrywać metal na dwoje. No kurde, to rzeczywiście nieźle. Mam trochę zmianę kamery, z racji takiej, iż... No, w tym momencie mam taką ciekawą sytuację. Mam mały remoncik domu i po prostu mam komputer w trochę innym miejscu. Te lampy są o wiele nowsze i reszta ekwipunku w tej kopalni. Niż reszta ekwipunku, no proszę. Czyli... To buczy. Czy ktoś tu był niedawno? Wszystkie te skrzynki z zapasami są wypełnione po brzegi butelkowaną wodą. Czemu je tu zostawiono? Naprawdę? No, tak średnio. Mogę je przesuwać. Tylko nie wiem po co. I gdzie? W sensie kompletnie odwrotnie, no w sumie kompletnie to tak. Wygląda na jakiś wykop, jednak nie przypomina żadnej kopalni operacyjnej, którą dotychczas widziałem. Nie wiem skąd bierze się tam giełka, ale nie mam ochoty podchodzić bliżej, żeby się dowiedzieć. A ja mam. W sumie... To niezła zagadka, ale... Jakby to tu wnieść, no bo kurczę jak... A może... Właśnie... A może by się, kurde, to by się może udało. Żeby właśnie te właśnie oto... Butel... Oj, ciężko coś idzie, nie? Ale damy radę, damy radę. A, pięknie. Świetnie. Czy teraz byłbym w stanie na przykład... No zapewne. Nie wiem, czy tak to o to chodzi. Okej, dobra. Oła. Nie mogę mieć starsze niż 20 lat, powiadasz? Zapasy militarne nie starsze niż 20 lat. Chyba średnia opcja. W sumie mógłbym tam chyba wejść. Dobra, no może na razie wyjdźmy stąd. Ej, chyba, że tu już nie ma drogi powrotu. Ej, jest. Jasne, że jest. W sumie głupio by było, gdyby nie było, nie? No bo... Póki co, no raczej tutaj za wiele nie zdziałaliśmy. Kopaliska. Kurczę, nie zapisałem tamtego. A tu pieski gdzieś grasują.
Ale się muzyka chociaż uspokoiła. To chyba znak. A jednak nie. Tylko nie wiem, po co miałbym iść do magazynu. W sumie może wróćmy się do tamtej kopalni, co? Do tych wykopalisk. Zapiszmy to. I może chodźmy może po tej drabinie do góry, chociaż no średnio to widzę. Wow. Wszedłem do góry i spadłem. I sejwik. Wszystko we mnie krzyczy, powinienem zawrócić, ale lepiej, żebym kontynuował. Ale mogę tu wrócić, ale dobre. Właśnie. Tak myślałem, że kurde, no nie wierzę, że mogę wrócić. Mój Boże, nic nie składa w tej jaj w tej wielkości. Są skórzane, więc nie mogą być ssakami. Bardziej wygląda na stworzenia ziemno-wodne albo owady. Nie podoba mi się sposób, w jaki się poruszają. Wow, śmierć jest ostatnim niewiadomą. No dobra. W sumie jeszcze mogę wrócić. Dobra, chodźmy tutaj. No jaju, no co tam może być innego? Tidium. Wow. Dobra, czyli one będą tu mnie atakować. Czyli już trzeba się przygotować. O. No dobra. W dupę. Mam nadzieję, że pochodzą z zwierzęcia, ale swoje mam przypuszczenia. Takie kurde, trochę jelito. Idźmy w prawo. Ups. Wow. Dobra. Dobra, czy tak. Tu idziemy. Dojdziemy, czy jest sens. Bo może wiecie, to jest coś takiego, taka pułapka, nie? Że kurde, ej dupa już ten.
Dobra, idziemy, 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 idziemy. Kurde. O, w dupę. Bądź ostrożny, nieciekawski. Wow. No w dupę. No w dupę. No kurna. No w dupę jeża, tu się totalnie nie da walczyć. O. Patrzcie, ej, tu się jak spacją skacze. Ej, jak skacze spacją, to nie mogą iść. Nie mogą mnie atakować, ale dobre. O, zaatakowały mnie. Ło, sejwik. No średnia ta opcja taka. O. Halo, halo. Biegniemy. Na spacji. O, w dupę. Kurna. Pierdzielam. No w dupę, kuźwa. Dobra, okej. Mówię, no cię coś tam rozpieprzyłem. Oj. Wow! Co to było? W dupę, nie? Wiecie, to już nie jest straszne, ale kurde, przerażające, nie? Takie robactwa z dupy idą. There should be some insect repellent in that red and white crossbox in that room. Just in case those straszającym. Flesh, delicious. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you. The spidery tunnel was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. You thought my mind had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go-go juice. And find a way to the mining monster. Kopiącego potwora. Czyżby jakaś ciekawa zabawka? Co my tu mamy? Notatki. Za ogrodzeniem na prawo powinna być dziura albo punkt dostępu z dalszej części kopalni. Znalazłem kratę prowadzącą głębiej w kompleks, ale jest zabarykadowana. Kawałkami drewna z drugiej strony muszę odnaleźć jakiś sposób, aby podważyć to te. Red mówi o kluczu jakimś soku energetycznym. Dobra. No, dobra. No, słaba opcja. Środki przeciwbólowe. W sumie nie wiem, po co mi te środki przeciwbólowe. Masz i 4, a jestem zdrowy. Dużo sprzętu, niestety bezużytecznego, no. Spoko. Tu też będzie coś ten. A, proszę. No proszę. Dobra, to co my tu mamy, kurczę? O, proszę. Flary, dwie flary mamy. Spoko, dużo sprzętu, niestety bezużytecznego.
W sumie tak. Co to jest? Racja żywieniowa, no proszę. W sumie można by coś zjeść, nie? Pewnie. Nie ma opcji nawet. Cała instalacja rozpada się na części. No. Średnia chyba opcja. Mam miotłę, ale miotła mi do czego? Chyba do niczego. O, tam jest sejwik, ale nim do sejwika przejdziemy, nie rozumiem, no od dawna, słuchaj, musi wyciekać ta para, ale czy da się coś zrobić, nie wiem, jakoś wziąć tą, ten, parę, w taki sposób, żeby ona, kurde, mi ten... No proszę, ale dostałem. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. How does my Boże, przecież to było zamknięte. Justice is struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go-go juice and find a way to the mining monster. No teraz chodźmy, zobaczmy. Drzwi są zamknięte. Dużo sprzętu, dobra. O, proszę, tu jeszcze nie byliśmy. Jakaś wołowinka, baterie. No. Według Reda, teraz potrzebuję tylko znaleźć karnister benzyny. Powinien być gdzieś w okolicy. Karnister, tak? Okej. O, ja sam te drzwi rozwaliłem. No tak. No to brawo dla mnie. No tak, przecież tu możemy na różne sposoby wejść, nie? Zobaczcie, na przykład tu możemy sobie... Tu też możemy na przykład sobie rozwalić, nie? No. Kurde, ej, czasami irytujące, nie, tutaj ten cały system chodzenia, działania. No co my tu mamy na przykład? No tu nie wejdę. No i muszę coś wymyśleć, żeby, kurde... Albo da się na przykład, nie wiem, coś takiego zrobić? Jest karnister. Ale ta para mnie po prostu zabije, dosłownie. No w dupę.
Zastanawiam się, kurde, jak to cholera postawić przy... Ej, postawić w taki sposób przy ścianie, żeby to stało, nie? O, super. Ty, normalnie, kurde. Ach. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Świetnie, świetnie. Okej. W dupę jeżę. Pierdzielę to na razie. Dobra, zróbmy tak. Puste półki. Nie widzę powodu, dlaczego ten mechanizm miałoby nie działać. Dlaczego ten mechanizm miałby w sumie nie działać? No, w sumie wygląda na w miarę stabilny. Dobra, co? Zapiszmy sobie. Teraz będziemy mieć jakąś kolejną przypowieść. Znaczy nie przypowieść, ale jakąś taką... Właśnie, przypuszczam, że mogę trochę bardziej zaufać tym rzeczom. Jeszcze nie umarłem, jednak muszę mieć jakieś przeznaczenie. Co to może być? Okej, no to tak. O, na maksymalną długość, totalnie na dół, czy może nie totalnie? Jeszcze raz. No w dupę. No to trzeba pewnie jakoś kurde rozwalić. Zgaduję, że tym, ale... O właśnie. Właśnie. No to idziemy. Stop. O, proszę, tu mamy drugie. Znaczy nie wiem, co to mi kurde miałoby dać. No dobra, ciągnij. Ej, dobra, jest dobrze? No powiedzmy, że w miarę jest dobrze. No ale kurde, no ej, niby jak mam to ten... Jak mam to niby... tu postawić, no bo kurde, no nie ma opcji, nie? Chyba, że coś z tym mogę jeszcze wykombinować. Tylko to by było trochę... kombinowania. No kurde, no ta paleta to mnie trochę już irytuje. No, jeszcze trochę. Super. Dobra, udało się. No i paleta stoi. Wow, udało się. Super. O, mam sejwik, jak miło. Up, udało się, przeskoczyłem. Oho, o, jestem dobry. Karnister benzyny, tylko pytanie, czy to jest sam karnister, czy może jest w nim benzyna? Benzyna, o proszę.
teraz muszę, kurde, jakoś tutaj w taki sposób ogarnąć, żeby, no właśnie, żeby stąd wyjść. Na przykład mogę sobie porzucać te kartony tutaj. Zresztą nie wiem, to jest taki super idealny pomysł. Chociaż też w taki sposób skoczę tu? Nie. Ale na przykład weźmy sobie, o właśnie, ten karton. Skoczmy na niego. O, super. No i proszę, po problemie. Jak się skacze na przykład spacją, to się szybciej idzie. Ale dobre. No dobra, okej, kochani, no to co? Baterie, o proszę, nawet nie zauważyłem tego. Możemy to sobie zapisać. I co dalej? W sumie. Chyba nigdy się do tego nie przyzwyczaję. A i tam ci chodziło. I w sumie. No w tyłek. No jak mam tu, kurde, ogarnąć to coś, nie? No bo kurczę, no. Ajajajaj. No tak, kurde, myślę, co tu by ogarnąć. No i kurde, nie mam pomysłu. No tu się, kurde, wszystko rozpada. W sumie tu nie byliśmy jeszcze. Jeszcze. Puste półki. Okej. Dobra, czy tak się da? No, nawet się da, kurde. Jestem nic cwaniak jest. No, ale tak się nie da. No dobra, to kurde, no to by trzeba. Ej, w dupę zaklinowało się. O, odklinowało się. Teraz trzeba jakoś to tak, kurde, zrobić. O, właśnie. O! Hihi. O, dupa. Ja już myślałem, że wycwania grę. Ale widzę, że nie. Dobra, tu mamy jeszcze jakieś drzwi, do których nie weszliśmy tak naprawdę, więc nie wiemy, co tam ma, co tam nas może czekać. I obawiam się, że. Magazyn. Ale dobra. Piesio. Czyli może, kurde, w sumie już tu nic nie mamy do robienia. No moment, tu już byliśmy. No kurde, ale do czegoś ta wajcha tutaj przecież musi być, no. Uuu, grenlackie mity. Bla, bla, bla. No bo przez ostatnie stulecie nasi ludzie wiedzieli, co jakby to było oświeceniem religijne. Można powiedzieć, że Grenlandia i Eskimosi ogólnie wiedzieli, widzieli błąd naszych sposobów i chrześcijaństwo było coraz częściej obejmowane przez arktyczne wspólnoty. Celem tego referatu jest zbadanie prawdziwych korzeni naszej od dawnych przyjętej wiary i odkrycie, jak mogą one być uzasadnione w świetle naszego nowego oświecenia. Wypracowanie to będzie pierwsze, jakie napisałem w języku angielskim jako przeciwność naszego rodzinnego eskimoskiego. A, ten. Nic sobie ciekawego. No dobra. Farba odpada z tych starych szafek. Zardzewiały po prostu. I uwaga.
Czaję chyba już. To chyba było po to, żeby tutaj podjechać. Tym podstawie. Zobaczcie, kurde. Ej, czy tu na dole czegoś nie będzie? Nie, na szczęście nie. Zobaczcie, jakie to cwane. Jedzie to w tamtą stronę. Do końca. I zaraz zobaczcie. To tam podjeżdża. Robimy to trochę wyżej. Bez problemu na to wskakujemy. Widzicie, jakie to cwane? Tu? Ale to mądre. A w sumie bez sensu, ale okej. O, dupę! O tym. Aj. No tak, dobra. Czyli w sumie tak praktycznie tam już nie mamy po co wracać. Bo tu mieliśmy autosave. Ja się póki co z wami żegnam, więc dzięki za wasz czas. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, oceniacie i do następnego odcinka. Ja się z wami żegnam. Na razie, cześć, pa pa.